Cześć, dziś propozycja do śniadaniówki. Zbliża się rok szkolny, więc takich propozycji na kanale będzie więcej. Jeśli jesteś pierwszy raz, koniecznie zasubskrybuj, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych przepisach. Łączymy wszystkie składniki, czyli do jajka dodaję masło, mąkę, przyprawę, słodzik, miękki, rozpuszczony tłuszcz, u mnie płynny olej kokosowy, ponieważ jest ciepło, więc bez problemu łączymy. Przekładam do formy, u mnie jest to keksówka silikonowa i do piekarnika. Pozwalam, żeby ciasto ostygło i teraz smaruję powidłami śliwkowymi bez cukru i kroję na dowolnej wielkości batoniki. U mnie wyszło 8 sztuk, smaruję rozpuszczoną gorzką czekoladą, u mnie czekolada ze skórką pomarańczy, co dodatkowo jeszcze podkręca, wzbogaca smak batoników i do lodówki do całkowitego zastygnięcia. Jest to jeden z tych deserów, które znikają szybko i smakują całej rodzinie, także polecam. Jeszcze tylko dziś i jutro możecie nabyć pakiety keto e-booków z niepublikowanymi nigdzie wcześniej przepisami. Zachęcam także do zapisania do newslettera. Dzięki temu otrzymasz dostęp do e-booka z 11 propozycjami na keto muffiny, które znakomicie sprawdzą się w śniadaniówkach. Do następnego razu, pa!